krańca do krańca, na przestrzał, nie jak popadło i ani razu go nie widziałem. Otóż wczoraj również go nie zobaczyłem. Kiedy szukam go, niezmiennie trafiam na dworzec Kurski. Przecież i tak miałem iść na Kurski, a nie do centrum, ale mimo wszystko skierowałem się do centrum, żeby chociaż raz popatrzeć, zobaczyć go, zobaczyć Kremu. Chcę się teraz prawie płakać ze wstydu, ale nie dlatego, że wczoraj nie trafiłem na Kurski i nie dlatego, że ocknąłem się w jakiejś nieznanej klatce schodowej. Nie, nie dlatego się wstydzę. Oto dlaczego mi wstyd. Właśnie obliczyłem, że po drodze z ulicy Czechowa do owej klatki przepiłem 6 rubli. Ale co piłem? W jakiej kolejności? Z przyjemnością czy bez? Nie pamiętam. Lepiej będzie tak. Uczcijmy minutą milczenia te 2 mordercze godziny. Pamiętaj, Wienia, o tych godzinach. W najbardziej triumfalnych i upojnych dniach swojego życia pamiętaj o nich, nie zapominaj. W chwilach uniesienia nie zapominaj. No. Zwracam się teraz do wszystkich moich krewnych i przyjaciół, do wszystkich ludzi dobrej woli, do wszystkich tych, którzy mają duszę otwartą dla poezji i współczucia. Porzućcie wasze zajęcia i stańcie. Stańcie, czyli powstańcie. Stańcie przy mnie. Stańcie przy mnie i uczcijmy minutą milczenia to, co jest niewyrażalne. I to wszystko, czego mi potrzeba do szczęścia? Nic więcej? Jak to nic więcej? Zaraz wszystko o wszystkim opowiem. Tylko cierpliwości, cierpliwości. Przecież ja również cierpię. A więc, cóż ja tu posiadam? Panie Boże, Ty widzisz, co posiadam. Ale czy to jest potrzebne mi do szczęścia? Czy za tym tęskni moja dusza? Oto, co dali mi tam ludzie w zamian za tamto, za czym tęskni moja dusza. A gdyby dali mi tamto, czy potrzebowałbym tego? Panie Boże, oto różowe wzmocnione na rubel 37. Powie mi Pan Bóg dość, czy nie powie? Pan Bóg milczy. Tu uwięziony dręczył się 4,5 godziny, ale teraz wolnie go. Niech się zabawi. Ją wywołać. Wywołać. Czyli wywołać ją u siebie albo u kogoś innego, ale we własnym interesie. Najlepiej przez 2 godziny pod rząd
pijcie jakiś mocny alkohol. Pijcie dużymi szklankami. Co pół godziny szklanka. Omijając, oczywiście, jeżeli to możliwe, wszelkich zakąsek. Potem zróbcie godzinną przerwę. Nic nie jedzcie, nic nie pijcie, rozluźnijcie mięśnie, odkręćcie się. Zobaczycie. Ona sama przyjdzie. Kiedy tkniecie po raz pierwszy, zadziwi was gwałtowność tego pierwszego tknięcia. A następnie wprowadzi was w zdumienie drugie tknięcie, trzecie, etc. Jeśli nie jesteście idiotami, przestańcie się dziwić. Zapisujcie na kartce, w jakich odstępach czasu raczą występować wasze tknięcia. 5, 12, 18. A jeśli jesteście idiotami, spróbujcie wyprowadzić jakiś kretyński wzór albo formułę, aby jako taką móc przewidywać długość trwania następnych interwałów. Proszę bardzo. Życie i tak unicestwi wasze kardyńskie pomysły. 12, 21. Czyż nie tak samo następują po sobie wzloty i upadki, uniesienia i klęski w życiu każdego człowieka, bez najmniejszej pretensji do jakiejkolwiek regularności? Czyż nie tak samo następują po sobie kataklizmy w dziejach ludzkości? Reguły są ponad nami, czkawka zaś ponad wszelkimi regułami. I tak jak zadziwił was nagły jej początek, tak wprowadzi was w zdumienie jej nagły koniec, którego niczym śmierci nie jesteście w stanie przewidzieć, ani któremu nie jesteście w stanie zapobiec. Pięć. 10. Która nie ma nazwy i przed którą nie ma ratunku. Tak więc więcej pijmy, mniej zakąszajmy. To najlepszy sposób. Kiedy tkniecie po raz pierwszy, zadziwi was gwałtowność tego pierwszego tknięcia, a następnie wprowadzi was w zdumienie drugie tknięcie, trzecie, etc. Jeśli nie jesteście idiotami, przestańcie się dziwić. Zapisujcie na kartce, w jakich odstępach czasu raczą występować wasze tknięcia. 5, 12, 18. A jeśli jesteście idiotami, spróbujcie
wyprowadzić jakiś kretyński wzór albo formułę, aby jako taką móc przewidywać długość trwania następnych interwałów. Proszę bardzo, życie i tak unicestwi wasze kretyńskie pomysły. 12. 21. 21. Czyż nie tak samo następują po sobie wzloty i upadki, uniesienia i klęski w życiu każdego człowieka, bez najmniejszej pretensji do jakiejkolwiek regularności? Czyż nie tak samo następują po sobie kataklizmy w dziejach ludzkości? Reguły są ponad nami, czkawka zaś ponad wszelkimi regułami. I tak jak zadziwił was nagły jej początek, tak wprowadzi was w zdumienie jej nagły koniec, którego niczym śmierci nie jesteście w stanie przewidzieć, ani któremu nie jesteście w stanie zapobiec. Pięć. 10. Znaczy, chodź!